31 sierpnia wylatujemy do Pekinu na Mistrzostwa Świata w tenisie niepełnosprawnych. Turniej rozpoczyna się 6 września, ale lecimy tam wcześniej, żeby mieć 6 dni na jakąś aklimatyzację i żeby potrenować. To znaczy, to jest nasze pierwsze Mistrzostwa Świata i tutaj zobaczymy, choć tutaj pro tury pokazują turnieje w Słowenii, Słowacji, że potrafimy walczyć z każdym z zawodnikami z czołówki i myślę, że zobaczymy, trafimy formą, pracowaliśmy nad to i postaramy się jak najlepiej zagrać, tak? Jako drużyna nie mamy oczywiście żadnych oczekiwań, bo tego nie należy sobie stawiać, ale mamy, że tak powiem, nadzieję na to, że nasz występ będzie owocny. Mamy cichą nadzieję także na to, że przywieziemy chociaż jeden medal dla Tarnobrzega, dla nas i że ten debiut nie będzie tylko debiutem w sensie poznania zawodu i atmosfery, ale będzie także przyczyni się do dalszego rozwoju naszej kariery. Ja jestem z tego dumny, że mamy trójkę zawodników z Tarnobrzega, którzy nas będą reprezentować na Mistrzostwa Świata w Chinach. Mamy dwóch wózkowiczów, Maćka Nalepkę i Krzyśka Żyłkę. No i mamy młodziutką, znaczy już nie taka młodziutkę, Karolinę Pęk, która na dzień dzisiejszy przeszła do Bronowianki Kraków jako osoba pełnosprawna, a nas będzie reprezentować jako osoba niepełnosprawna. No i ja mam nadzieję, że... No mam w skrycie taką nadzieję, że parę tych medali przywieziemy z tych Chin dla naszej tutaj reprezentacji, a dla naszego klubu tak samo to będzie zaszczytne, jeśli zdobędziemy ten medal. No jak i w drużynie Karolina ma dużo szansę, jak indywidualnie, a chłopaki myślę, że w drużynie też mają szansę, żeby przynajmniej ten brązowy medal zdobyć. Także liczę na minimum na te 3 medale. Szans na medale jest 5. Karolina ma 2. Chłopcy mają 2 indywidualnie i 1 drużynowo, no to rozbijając w sumie 6, prawda? I myślę, że jest szansa, że coś przywiozą, chociaż to jest tylko sport, więc może być różnie, ale no marzymy, że marzyć możemy, prawda? Bo to nam nikt tego nie zabroni, że będzie jakiś medal, będzie jakiś sukces. Dla mnie sukcesem już jest, że oni wywalczyli ten wyjazd na Mistrzostwa Świata, bo naprawdę to nie jest prosta sprawa walczyć na turniejach w ciągu roku z zawodnikami z innych krajów, zdobywać punkty i być wysoko w rankingu. Na dzień dzisiejszy Karolina Pęk jest na 4. miejscu, Krzysiek Żyłka jest na 11. w świecie, natomiast Maciek Nalepka jest na 16. Jest to ścisła czołówka światowa. Jestem też jako takie przetarcie przed rokiem 2016, kiedy jest Olimpiada w Rio, ponieważ no, będzie to niejako odzwierciedlenie poziomu uczestników w tych zawodach i na pewno będzie to dobra lekcja. Z perspektywy patrząc, to wiadomo, że te Mistrzostwa Świata bardzo dużo im pomogą w tym sensie, że zobaczą zawodników. Myślę, że tak samo nabiorą takiej pewnej odwagi, jak będą grać na Igrzyska Olimpijskie i będzie to dla nich dużym doświadczeniem. No, myślę, że to im pomoże na przykład w tym, że popatrzą, zobaczą innych przeciwników, nauczą się może czegoś nowego i to na pewno będzie pomocą, jeśli będą Igrzyska Olimpijskie za 2 lata.